No, pobyt w Warszawie wspominam bardzo dobrze. Miałem wtedy 19 lat. Na pewno było ciężko przebić się do podstawowego składu. Wtedy tak Legia nie stawiała na młodzież tak jak teraz, ale ogólnie z pobytu jestem tam zadowolony. Wchodziłem tam przede wszystkim na końcówki spotkań. Parę razy zagrałem w europejskich pucharach, więc ogólnie pobyt wspominam bardzo dobrze. A co do Legii dzisiejszej, to można powiedzieć, to jest bardzo mocny klub. Zdobyli Mistrzostwo Polski i jedziemy tam powalczyć o zwycięstwo, choć będzie naprawdę bardzo ciężko. Nie rozmawiamy o tych meczach, które Legia grała w pucharach. Na pewno my chcieliśmy patrzeć na swoje mecze, nie na tamto, jak grała Legia. Wiadomo, teraz gramy z Legią i do tych meczy się wraca. Staramy się podpatrywać, jak grała we wcześniejszych meczach. Mam nadzieję, że jesteśmy dobrze przygotowani na ten mecz. No i wierzę, że tak będzie, że pojedziemy do Warszawy, że nie oddamy pola przeciwnikowi, tylko że będziemy gryźć trawę. No, trzeba zagrać blisko przeciwnika, nie dać im, żeby grali piłką. Wiadomo, oni to potrafią. Jeśli oddamy pole na boisku, to będą po prostu się utrzymywać przy piłce, będzie nam ciężko, będziemy gonić za tą piłką, ale jeśli zagramy agresywnie blisko przeciwnika, tak jak w meczu z tamtego roku, który przegraliśmy 3-2, no, gdybyśmy te bramki wtedy do szatni nie stracili, to jestem pewien, że byśmy to wygrali. No, jeśli zagramy podobnie jak w zeszłym roku, to myślę, że jesteśmy w stanie wywalczyć chociaż punkt. To jest wyrównany zespół, że tam kto nie wyjdzie na przykład z Radewicza, to on będzie grał podobnie, że tutaj nie ma takich, są indywidualności, ale przede wszystkim kolektyw. Legia to jest kolektyw i tutaj nie możemy patrzeć na nazwisko. Wordoliak jest Furman, myślę, że oni będą grali w pierwszym składzie. Na pewno, jeśli dostanę szansę gry, to będę chciał się pokazać jak najlepszej strony. Czas pokaże. Wszystko zweryfikuje boisko, jak to będzie. Jak ja grałem w Legii, to jeszcze nie było takiego stadionu. Na pewno jest to przyjemność grać przed taką publicznością. Teraz tych stadionów jest w Polsce coraz więcej, więc tutaj się nie przejmujemy tym, że gramy na Legii. To jest normalny mecz i po to tam jedziemy, żeby się pokazać z dobrej strony. Nie wiem, moim zdaniem, że do nas rywale inaczej podchodzą. Wiadomo, w tamtej sezonie to wszyscy myśleli, że mogą z nami łatwo i przyjemnie wygrać, a to się okazało coś innego i myślę, że pod nas zespół teraz się inaczej ustawiają. Nie? Na pewno jest nam teraz w tym sezonie dużo ciężej. Mamy 10. miejsce, ale walczymy cały czas o tą czołową ósemkę i myślę, że jesteśmy w stanie do tej ósemki wskoczyć i zagrać w tej grupie mistrzowskiej.